Jest włączone nagrywanie. Także prezentacja będzie nagrana i później ją rzucę na grupy, żeby każdy po prostu mógł sobie jeszcze raz obejrzeć, ok? Także nagrywanie jest włączone. Witam wszystkich na następnej prezentacji Skyway. Dziś Wam opowiem dla nowym osobom, na czym polega Skyway, co to jest w ogóle, skąd to się wzięło. No i osobom, które już są, też na koniec będą nowości, tak? Czyli informacje nowe, które wczoraj się dowiedziałem na webinarze rosyjskim Sergiewa, także też te informacje na koniec powiem. Na początek takie pytanie, żeby każdy mi tutaj dał znać, czy jest pierwszy raz o Skywayu słyszał, czy drugi raz, czy trzeci, żeby każdy mi tutaj w wiadomości, w komentarzu napisał, czy są osoby nowe, żebym ja mniej więcej miał rozeznanie, jak tą prezentację poprowadzić. Jest ktoś nowy, czy są osoby tylko, które są w Skywayu? Jakieś nowe osoby są dzisiaj? Okej. Dobrze, Mateuszu. Spoko. Czyli tak mniej więcej i są nowe osoby, i są osoby, które już są. Dla tych, co są już raz kolejny, to się to utrwali, bo powiem Wam tylko tyle, że w tym momencie każdy raz, kiedy ja oglądam prezentację, czy robię prezentację, to w tym momencie no, dowiadujemy się nowych rzeczy, tak? Bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego na jednej prezentacji. Dobrze, moje nazwisko Tomasz Zalewski, jestem w Skyway'u już około ponad roku. Moja historia w Skyway'u rozpoczęła się kilkanaście miesięcy temu. Na początku byłem tylko inwestorem, nie promowałem tego biznesu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie było jeszcze tyle takie przejrzyste, jak jest na dzień dzisiejszy. I po prostu, no, nie że się bałem, ale po prostu zostawiłem sobie to jako tylko inwestora, a od maja, jak już były wszystkie papiery, wszystkie dokumentacje, już wszystko było kralowne i można było normalnie funkcjonować, to zacząłem promocję. I naprawdę nie żałuję, że zacząłem to w maju, bo dziś jestem tu, gdzie jestem, tak? Także biznes jest naprawdę na dzień dzisiejszy najbardziej kreatywnym i przejrzystym biznesem, w jakim mogłem być. Jest to firma stacjonarna, legalna, z dokumentami, ze wszystkim, także tutaj firma sama też nic nie ukrywa. Przejdziemy do prezentacji. Firma Skyway na papierze powstała 3 lata temu i 2,5 roku temu zaczęto budować Technopark, tak? Co to jest ten Technopark? Technopark jest to miejsce, gdzie firma buduje przykładowe tory, gdzie będzie mogła później przekazywać to, pokazywać swoim inwestorom, tak? Przejdziemy tutaj dalej. Czym jest w ogóle Skyway? Skyway jest to podwyższony system transportowy, który nowa technologia strunowa, która ma być wdrożona w najbliższym czasie nawet w 50% transportu na świecie, tak? Sami wiecie, jaka jest technologia, jaką mamy samej w Polsce, jaką mamy technologię przestarzałą już, tak? A co dopiero w krajach typu Indie, Indonezja, czy kraje, których ta technologia kolejowa nie była zmieniana, można powiedzieć, od 1900 tam któregoś roku i cały czas po prostu jest ta sama i potrzebuje po prostu zmiany, tak?
to w ogóle stoi za tą firmą. Za tą firmą stoi twórca projektu i zaangażowany w rozwój Anatolij Junicki, tak? Jest to wynalazca, przedsiębiorca, autor, projektant generalny technologii stronowej Skyway, kierownik dwóch projektów Organizacji Narodów Zjednoczonych, autor ponad 140 wynalazków, ponad 200 prac naukowych, tak? Jest to nasz prezes firmy Skyway. Utworzył tą technologię już 40 lat temu. To nie jest to, że ta technologia powstała 2-3 lata temu. Ona już w tym momencie były testy robione od 40 lat, można powiedzieć, tak? 2000 też ja tutaj, jeśli ktoś jest na moich grupach tutaj na Facebooku, ja tam takie filmiki wrzuciłem z 2001 czy z 2005, są filmiki, jakie były robione pierwsze testy, tak? Jak to w ogóle wyglądało, także można całą historię sobie na tych filmikach zobaczyć, dodając się tylko do grupy. Tam jest cały materiał, jak to powstawało od samego początku, tak? Taką osobą bardzo ważną w firmie, czyli prawą ręką Anatolija Junickiego, jest tu Wiktor Baburin. Jest to osoba naprawdę bardzo ważna dla firmy, dlatego że on podpisuje kontrakty, załatwia kontrakty, tak jak teraz na przykład z Anatolijem Junickim był około miesiąca, byli w Azji i podpisywali kontrakty, mieli spotkania z bardzo ważnymi osobami, jutro wracają, także tutaj też dużo nowych informacji się dowiemy. Dzięki Baburinowi podpisaliśmy dużo kontraktów w Indiach, Indonezji, Urugwaju i w innych Wietnam, w innych krajach, które w tym momencie już podpisane są kontrakty, wzięte prawie, są zaliczki, są wzięte, inne rzeczy, także tutaj naprawdę jeszcze w tym roku możemy się spodziewać pierwszych realizacji projektów, tak? Także tutaj naprawdę jest to bardzo ważna osoba dla firmy i fajnie, że jest, bo jest to młody człowiek, a naprawdę bardzo energiczny i w tym momencie bardzo pomocny, jeśli chodzi dla firmy. Jest odpowiedzialny także za rozwój i rozbudowę Ecto Technoparku na Białorusi. O Ecto Technoparku za chwilę Wam powiem, jak to tam wszystko wygląda. Następną bardzo ważną osobą tutaj od jakiegoś czasu jest Rod Hook, tak? Jest to twórca projektu i osoby zaangażowane w jego rozwój, czyli jest to twórca projektu drugiego technoparku w Australii, tak? Jest odpowiedzialny, był odpowiedzialny za Departament Planowania Transportu i Infrastruktury w Australii, a teraz jest to milioner, który postanowił na drugiej części kuli ziemskiej zbudować też taki technopark, żeby od tej strony drugiej mogli inwestorzy, osoby zobaczyć po prostu taką kolej i w tym momencie też zainteresować się i wdrożyć ją u siebie, tak? Kto zainwestował w ogóle w tą technologię? No w tę technologię zainwestował już ponad, tutaj to akurat zdjęcie jest już, można powiedzieć, stare, tak? Bo to już tutaj w tym momencie jest dużo więcej tych inwestorów, bo mamy około 400 tysięcy inwestorów prywatnych, tak? A ponadto mamy też ważne osoby, nie tylko z Rosji, ale też z Unii Europejskiej, które w tym momencie też na razie personalnie zainwestowały bardzo duże sumy w ten projekt, tak? Dlaczego, bo dużo osób może zapytać, dlaczego w tym momencie akurat w ten projekt, bo to często pytanie pada też u mnie, dlaczego w ten projekt inwestują prywatni,
a nie w tym momencie duże firmy, korporacje. Dlaczego tak się stało? W 2001 roku Anatolij Junicki kilka razy próbował dostać jakby dofinansowanie do swojego projektu, nie tylko przez rząd rosyjski, ale też przez inne instytucje. Nie udało mu się. Oczywiście wszyscy w tym momencie bardzo mówili, że jest to bardzo dobry projekt, ale no może będzie on za 30-40 lat, ale nie szybciej. No i jest za drogi, tak? W tym momencie no nikt nie chciał go sfinansować. Dlatego Anatolij Junicki postanowił, że w tym momencie weźmie sprawę w swoje ręce i zaczął tak zwany crowdfunding, czyli zbieranie od nas takich zwyczajnych osób, tak? Dał szansę naprawdę, która zdarza się raz na 100 lat. Naprawdę, raz na 100 lat. Zobaczcie, każda technologia, czy to był internet, czy to były samochody, czy komputery, czy inne, nie mogliśmy wziąć udziału, kupić udziału w danej spółki czy danej firmy wcześniej jak na giełdzie zewnętrznej. Tutaj naprawdę dostaliśmy taką szansę, mogliśmy, ci co już kupili na przykład udziały rok temu, to za tą samą cenę, która jest teraz, mogli kupić 10 razy więcej, tak? Ta cena się zmienia w zależności od etapu, bo cały udział, tak jakby ten proces to jest 15 etapów. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na 9 etapie. Prawdopodobnie będziemy przechodzili, lada dzień się dowiemy, jak tu Baburin i Anatolij Junicki wrócą z Azji. Mają wrócić jutro, także myślę, że poniedziałek, wtorek powinniśmy się dowiedzieć nowe informacje. I tutaj my jako my możemy w tym momencie uczestniczyć w projekcie, który zdarza się, tak jak mówiłem wcześniej, na 100 lat, tak? Normalnie, tak jak zobaczcie, akcje Facebooka, czy akcje Apple'a, czy innych, w tym momencie mogliśmy kupić dopiero na giełdzie zewnętrznej i kosztowały one około 10 czy tam 15 dolarów. Na dzień dzisiejszy kosztują około 600-700 dolarów, tak? Także tutaj zobaczcie taką różnicę i takie coś my w takim czymś możemy uczestniczyć i możemy na tym zarobić. Na pytania będę odpowiadał na końcu, ok? Jakie mamy rodzaje tutaj tych rodzaje transportu? Są trzy rodzaje transportu, można powiedzieć cztery, tak? Pierwszy to jest nadwieszany i podwieszany szybkościowy, czyli tak jak tu widzicie, do 500 km na godzinę. Mamy różnej wielkości, od 16 do 48 osób. Ten tor będzie gotowy w tym roku, on już teraz jest skończony, także tutaj no wiadomo, że ten odcinek na Białorusi, który w Echo Technoparku nie będzie miał nie wiadomo ile kilometrów, bo będzie miał około 15 na początku, później do 30 km, także do testowania, ale w tym momencie już pierwsze kontrakty są podpisane, jeśli chodzi na taką kolej. Ma być to w Indiach. I tutaj będzie ta kolej naprawdę bardzo szybko jeździła i będzie bardzo tania, tak? Bo na 100 km, za 100 km jazdy takim transportem będziemy płacić tylko 8 dolarów. Także naprawdę bardzo, bardzo tania. Tym bardziej, że ta kolej Skywaya będzie napędzana elektrycznie, czyli bateriami słonecznymi. Będzie tylko potrzebne paliwo do rozruchu, tak? I ewentualnie jakby coś gdzieś tam się stało, żeby ta kolej mogła dalej jechać. Ale tak, jest to w 100% ekologiczny transport, który w tym momencie w 100% będzie rozchwytywany, jak już teraz widzimy,
przez wszystkie kraje. Następnym tutaj systemem jest system podwieszany i nadwieszany miejski, tak jak tu widzicie. Wykorzystywany jest właśnie w miejscach zabudowanych, jak i w górzystych. I w tym momencie tutaj widzicie wykorzystywany też od wyspy do wyspy. Szybkość tego unibusa jest do 120 km na godzinę. Nie przeszkadza w ogóle ruchowi samochodowemu czy innemu, bo jest około 10 metrów nad ziemią. Następnym rodzajem są, tak jak tu widzicie, jeszcze unibusy wiszące, bo mamy ich różne. One są od jednoosobowego do, tak jak tu mówiłem, 48. Tu mamy też unibusy towarowe, które naprawdę już mamy pierwsze kontrakty w Indiach i w innych państwach, takich, których w tym momencie dzięki temu, że mamy też transport towarowy, mamy podpisanych dużo kontraktów już. Dlaczego? Dlaczego? Bo na przykład czy w Indiach, czy w Filipinach, czy w Wietnamie jest dużo tam surowców, których w tym momencie nie można wydobyć, bo nie ma tam dojazdu, tak? Nie ma dojazdu dla pracowników, ale też nie ma dojazdu, żeby to po prostu przetransportować. Jedynym właśnie takim środkiem transportu, na przykład w Indiach, jak się wypowiadał jeden z przedstawicieli władz indyjskich, że Skyway będzie naprawdę, jest jedyną możliwością ratunku dla nich, żeby po prostu te surowce wydobyć, tak? Dlatego tutaj bardzo Indie chcą jak najszybciej, bo dzięki temu ruszą swoją gospodarkę, tak? Czyli będą mogli w tym momencie wybudować fabryki, a ludzie będą mogli do tych fabryk dojechać dzięki właśnie Skywayowi, gdzie już przewidzieli, że ta inwestycja zwróci im się w ciągu kilku lat. Ok, idziemy dalej. O, tutaj też bardzo ważna informacja, że Skyway też będzie robił właśnie tutaj też takie zajezdnie portowe, tak? Czyli w tym momencie załadunek i rozładunek statków. Także też bardzo fajna tutaj inicjatywa, żeby po prostu to wdrożyć w niektórych państwach, które już są w tym transportem morskim zainteresowanym. Tutaj, jak widzicie, projektanci też firmy Skyway, która już na dzień dzisiejszy ma około 400 projektantów, wymyślili też miasta, na przykład tu na wodzie, wymyślili też, bo ogólnie Skyway to nie tylko kolej, tak? Skyway to w tym momencie też cała infrastruktura, tak? Czyli dworce kolejowe, różne budynki. Także my jako inwestorzy, jeśli będziemy inwestować w firmę Skyway, to nie inwestujemy tylko w kolej, ale wszystko, co firma Skyway tutaj wybuduje, wymyśli, tak? Także tutaj to nie jest inwestycja tylko w kolej, ale w całą infrastrukturę, tak? Idziemy dalej. Tutaj widzicie takie wysepki, czyli na przykład z wyspy na wysepkę. Takie różne projekty. Teraz bardzo ważna rzecz tutaj. Także zobaczcie sobie. To jest przekrój szyny, która jest w tym momencie tak skonstruowana. Czyli mamy tutaj pręty, które są naprawdę bardzo mocne na wytrzymałość i zalane jest to specjalnym betonem, który jest opatentowany przez firmę Skyway i w tym momencie nikt tego po prostu nie może wykorzystać, tak? I jest tutaj jeszcze bardzo mocnym metalem, także tutaj ma bardzo mocną wytrzymałość
i nie musi, te słupy nie muszą być stawiane jeden za drugim, tak jak tutaj mamy w innych kolejach, tylko po prostu mogą być dłuższe odcinki, tak? Tutaj widzicie zawieszenie kół, jak to wygląda. Teraz następną informacją, taką bardzo ważną, że już większość krajów już w tym momencie zaoferowała się, że chce zainwestować w tą technologię, tak jak na przykład Unia Europejska, która w tym momencie tylko czeka na certyfikację, a ma to nastąpić początek września, gdzie Unibike i Unibus już mają mieć pełną certyfikację i będą mogły zacząć już produkt, firma będzie mogła zacząć ich normalną produkcję, a już w tym momencie są przygotowani do produkcji Unibike'ów i Unibusów. Na razie nie na dużą skalę, ale przygotowują się na dużą skalę, gdzie już w tym momencie pójdzie produkcja taśmowa, tak? Tutaj Unia Europejska zaoferowała się, że w tym momencie będzie w stanie zainwestować 60 miliardów euro, Australia 80 miliardów euro, Rosja 4 miliardy euro, Boliwia 8 miliardów euro, Wietnam 7 miliardów. Tutaj na Boliwii i Wietnamie już mamy podpisane kontrakty. Wietnam już przekazał 900 milionów zaliczki na pierwszy projekt. Także tutaj już mamy, od Boliwii jeszcze nie wiem, dlatego tu nie chcę nic mówić, ale od Wietnam już 900 milionów przekazał zaliczki na budowę pierwszego projektu. I Zjednoczone Emiraty Arabskie 5 miliardów euro. Tu mamy też takie państwa jak Australia, Słowacja już podpisała umowę, Urugwaj, tutaj będzie transport drzewa. Tutaj transport właśnie ten towarowy też, to już wiem, że już jest umowa podpisana. Było spotkanie ostatnio właśnie, Baburin był w Urugwaju i tam miał spotkanie z całym tym premierem transportu, całym tym przedstawicielem i tam umowa została podpisana. Jakie są zalety inwestowania w Skyway, tak? Także tutaj mogę Wam tylko powiedzieć, że transport jest bardzo przyjazny dla środowiska, jest napędzany energią elektryczną, a emisja szkodliwych spaleń tu dla atmosfery jest zredukowana prawie do zera. Tak? Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj tylko odpalany w tym momencie jest taki pojazd odpalany jest tylko paliwem, a dalej już jest napędzany elektrycznie. Tak? Wysoki poziom bezpieczeństwa, czyli w tym momencie wykolejenie, wypadki są tutaj niemożliwe, tak? Minimalizacja prawie do 100%. Oszczędność zasobu, czyli 2-3 razy oszczędnie w porównaniu do zwykłych dróg, czyli 8-10 razy oszczędnie w porównaniu do linii kolejowych i dużych prędkości autostrad, tak? Czyli na przykład wybudowanie takiej autostrady to jest około 10 milionów czy 15 w zależności w jakim kraju, a wybudowanie kilometra Skywaya to tylko 3 miliony dolarów, tak? Także zobaczcie, jaka jest różnica, prawie 10 razy mniejsza. Niski koszt przejazdu, tak jak mówiłem wcześniej, 100 kilometrów tego przejazdu to kosztuje około 8 dolarów, także naprawdę bardzo niskie pieniądze za taką szybką możliwość dojazdu. Prędkość, tak jak mówiłem, do 500 km na godzinę. Budowa w trudnych obszarach i strefach, czyli na przykład na wodzie, tu nie ma problemu, w górach, także w miejscach, w których inny transport nie jest możliwy, tak? Tutaj, jak widzicie, mamy właśnie ten technopark. Technopark w tym momencie został zaczęto go budować 2,5 roku temu. Była to zwykła, normalnie ziemia, nic nie było. Na dzień dzisiejszy widzimy
mamy tu będzie, tu jest zbudowany właśnie ten szybki tor 15-kilometrowy, tu mamy unibajka i tu mamy unibusa, tak? Wszystko połączone jest tutaj drzewami, krzewami. Tutaj jak wykupujemy swoje udziały, możemy też wykupić udziały, gdzie w tym momencie będziemy mieli własne drzewo w ekotechnoparku. Jest to po prostu związane w zależności od jakiego pakietu, tak? Imienne, czyli w tym momencie będziemy jakby udziałowcami tutaj też tej zieleni. Dalej. Tu mamy dokumenty podpisane przez Ministerstwo Transportu Rosji w 2016 roku, potwierdzone i w tym momencie rząd rosyjski tutaj jest to projekt, który ma poparcie rządu rosyjskiego, a od niedawna ma też bardzo dobre poparcie rządu białoruskiego. Tak, na końcu będę odpowiadał na pytania. Tutaj też bardzo ważną sprawą są eventy. Co jakiś czas są eventy. Teraz bardzo dużym eventem był właśnie event tutaj na Białorusi w Ekotechnoparku. Było ponad 5000 osób. Także tutaj też Wam pokażę za chwilę zdjęcia. Następnym takim eventem będzie event w Krakowie, który Natalia tam organizuje z Andrzejem, także niedługo będą bilety do kupienia, jeśli ktoś będzie chciał. Będzie to podane na grupach, co i jak, ale też będzie można kupić to, jak się zalogujemy do Skyway na taki event, który naprawdę często się nie zdarza w Polsce. Teraz będzie we Wieliczce koło Krakowa, także warto, miejsc jest ograniczonych też około 400 osób. Mam nadzieję, że nie będą to duże pieniądze, bo myślę, że około 10 dolarów, ale będzie można się spotkać z władzami Skywaya, który też na ten event przyjedzie. Tu mamy zdjęcia z ekofestiwalu osób z naszej grupy. Takie tutaj każdy może sobie zobaczyć. Zobaczcie, tutaj ja też tam rzuciłem na grupie u nas. Jak ktoś się jeszcze tam nie dodał, to zapraszam do naszych grup na Facebooku. Tam ja wrzucam wszystkie filmiki. Jest to grupa Skyway Polska, Skyway Polska cały świat, Skyway Polska Team. To tam są filmiki, jak powstawał właśnie w tym momencie Skyway, jakie były pierwsze próby, tak? Także tutaj jest Muzeum Skyway na Białorusi w Ekotechnoparku, także można tutaj sobie te pierwsze pojazdy zobaczyć. Tu mamy kolegę od nas z grupy, który tutaj jest przy Unibusie. To jest ekofestiwalu. Tak wygląda w środku. Tu widzicie tor. Tu mamy Muzeum u góry, tak, Technoparku. Bardzo fajna rzecz. Też taki filmik tam wrzuciłem na grupie, gdzie wszyscy inwestorzy są w tym muzeum, nazwiska wszystkich inwestorów są zapisane właśnie tam na suficie, tak? Także to muzeum, każdy, kto zainwestuje, po prostu tam się znajdzie, tak? Jako inwestor. Tu mamy zajezdnię. Zajezdnie tutaj Skywayu. Tutaj widzicie, mamy unibajka. Tu o ekologii to już mówiłem. Tutaj właśnie jak to wygląda. I jeszcze jedną rzeczą taką właśnie do tej ekologii mogę powiedzieć, że Skyway jest niezależny pod względem energetycznym. Jest bardzo wysoko ekologicznie, czyli tak jak mówiłem, będą zainstalowane baterie słoneczne, gdzie będzie czerpał po prostu swoje źródło energii ze słońca, tak? Albo z innych typu systemów energetycznych, na przykład czy wiatraki, czy inne rzeczy, tak? Teraz jeszcze jedna ważna sprawa, bo dużo na pewno jest pytań, ile na tym po prostu zarobimy, tak? Jeśli w tym momencie jeszcze się nie zarejestrowałeś, to możesz dzisiaj zgłosić się do osoby, która Cię w tym momencie zaprosiła.
na ten webinar i w tym momencie ta osoba ci wszystko wytłumaczy, co i jak, tak? W tym momencie, jeśli chodzi o giełdy, za chwilę to powiem. Giełda wewnętrzna przewidywana jest na koniec tego roku, około grudnia, maksymalnie styczeń 2018. I tutaj cena akcji ma być około 1 dolara. Jeśli w tym momencie będziemy w 15 etapie, tak? Dlaczego to tak wygląda? Bo każdy etap ma swoją skalę, tak? I jeśli skala w 15 etapie jest 1 do 1, to w tym momencie za taką akcję dostaniemy 1 dolara. Jeśli wejdzie w 14 etapie, czy tam w 13, giełda wewnętrzna, to dostaniemy w tym momencie na przykład 50 centów, tak? Także, ale przewidywana giełda jest tak na 15 etap, także myślę, że tego 1 dolara każdy powinien dostać. Oczywiście kto będzie chciał sprzedać, tak? Bo w tym momencie nie każdy będzie chciał te udziały swoje sprzedać na giełdzie wewnętrznej, będzie czekał do giełdy zewnętrznej, gdzie w tym momencie cena jednej akcji ma minimalnie osiągnąć do 10 dolarów. Wszystko jest to spowodowane czym? Spowodowane jest to ilością podpisanych kontraktów i w tym momencie, jeśli firma będzie automatycznie zarabiać, to te akcje też będą szły do góry, tak? Wszystko to zależy od ilości podpisania kontraktów, także tutaj też musimy na to zwrócić uwagę. Dobra. Teraz tak, jeśli chodzi o pakiety, to za chwilę przejdę, ale zanim w tym momencie przejdę do pakietów, to chciałbym, żebyście w tym momencie odpowiem na pytania, a później przejdę do pakietów, ok? Tak inaczej zrobimy, ok? Także jeśli macie jakieś pytania teraz do tego, co powiedziałem, to zanim przejdę do jakie mamy udziały, jak możemy je kupić, to w tym momencie do tego, co powiedziałem, czy macie jakieś pytania. To napiszcie mi w komentarzu, to postaram się na nie odpowiedzieć. Tutaj Mateusz pytał, jakie są etapy. Etapy mamy od 1 do 15, jesteśmy w 9 etapie i za chwilę będziemy wchodzić w etap 10, tak? Jak te etapy wyglądają? Każdy etap wygląda w tym momencie różnie, tak? Każdy etap jest opisany, także takie informacje mamy na back office, ale powiem wam, co jest w etapie 9, czyli tak, etap 9 to jest z dyskontem, czyli 1 do 225, jest to dyskont w danym etapie. I co w danym etapie było zrobione? Czyli kontynuacja prac z klientami, dostawcami sprzętu, zespołów potrzebnych do budowy badawczo-przemysłowej produkcji, tak? Kontynuacja prac nad budową badawczej, przemysłowej, produkcyjnej oraz grupy kapitałowej. Wykonanie prac budowlano-montażowych. Kontynuacja prac i konserwowej naukowczej, badawczej, technologicznej. Kontynuacja prac z klientami z całego świata. Także to, co w tym etapie, tu już 9, tu już mamy zrobione to, co już w etapie jest 10 i może się tak zdarzyć, że w tym momencie z etapu 9 możemy przejść na etap 11, także tutaj w tym momencie ja tu nie będę opisywał każdego etapu, ale jak wejdziecie, zarogujecie się do swojego back office'u, czy się zarejestrujecie, jest tam taka opcja jak dokumenty, i jest taki załącznik w tym momencie etapów i jak wejdziecie sobie na niego, tam jest każdy jeden etap opisany, co w tym momencie, jak będzie wszystko wyglądało. Ten cały biznesplan, tak? No tu bez sensu, żebym opowiadał o tych wszystkich etapach, bo będziemy siedzieć tu z 3-4 godziny, ale każdy na spokojnie może sobie tam wejść i te etapy poczytać. Jakieś pytanie jeszcze? Nie ma pytań?
Śmiało pytajcie. Po to tu jestem, żeby w tym momencie na wasze pytania odpowiedzieć. Witam Janie, słuchaj, do kiedy można zakupić akcję? Akcję będzie można kupić cały czas, tak? Tylko tu chodzi o to, że w tym momencie jest jakaś ilość akcji firmy i jeśli one się skończą, to akcji firmy ogólnie nie będzie, później będziesz mógł kupić tylko akcję danego odcinka, tak? Ale tych akcji będzie mniej niż teraz było akcji firmy. Także jeśli chcesz jeszcze kupić te akcje teraz, to jest szansa, bo jeśli przejdziemy w następny etap, to za tą samą cenę, ja wam za chwilę pokażę, jak to wygląda, dostaniesz tylko 50%. Czyli ilość akcji w tych pakietach, które za chwilę wam pokażę, może się zmienić o 50%. I w tym momencie na przykład pakiet, który tutaj jest najmniejszy na raty, to dostajesz na dzień dzisiejszy 25 tysięcy akcji, a jak przejdziemy na następny etap, możesz dostać tylko 12,5 tysiąca, tak? Że tu tylko o to chodzi, bo możesz sobie kupić później akcje, tak? Możesz sobie na przykład na akcje na giełdzie wewnętrznej kupić, jak już wszystkie akcje to zostaną wyprzedane, a będziesz mógł sobie je odkupić od innej osoby, ale już za cenę droższą, czyli rynkową, jaka będzie aktualnie, tak? No to tak jak już mówiłem, na giełdę zewnętrzną przewidywane jest wejście koniec 2018 roku. To już firma oficjalnie powiedziała. Dokładnej daty jeszcze nie powiedziała. Wszystko zależy po prostu od kontraktów. Ale w tym momencie na pewno będzie to rok 2018. A giełda wewnętrzna, tak jak już mówiłem wcześniej, koniec tego roku, styczeń następnego roku, tak? Nie wiem, o co ci, Janie, chodzi z tymi dokumentami. Firma przygotowuje się do giełdy zewnętrznej już od 2 lat. Także tutaj są przygotowane dokumenty. Możesz wejść sobie tutaj na back office, czyli tam i są dokumenty wszystkie, które już są przygotowane i można sobie samemu te dokumenty sprawdzić. Także tutaj firma nic nie ukrywa, wszystko jest przejrzyste i każdy ma dostęp do tych dokumentów. Jakieś pytania jeszcze? Piotrze, odcinek, nie wiem, o co ci dokładnie, Piotrze, chodzi, ale odcinek tutaj będą różne odcinki, tak, w danym państwie. Na przykład tutaj mogą być odcinki na przykład kilometrowe, mogą być odcinki, które będą miały 300 kilometrów, 400 kilometrów, tak? Także tutaj w tym momencie tych odcinków będą różne odcinki, będą różne rodzaje tego transportu, także tutaj każde państwo, do każdego państwa będą jakby te odcinki robione różnie, tak? Także każde państwo będzie chciało odcinek od tej wyspy do tej wyspy, czy od tego miasta do tego miasta, także tu są projekty osobno robione. Jak zauważyliście, ja wrzuciłem kilka projektów na grupy, także można sobie zobaczyć, są to pierwsze projekty przygotowane już przez firmę dla państw, na przykład wczoraj wrzuciłem dla Kazachstanu, też już są przewidywane pierwsze kontrakty nawet na tutaj w dalekiej Rosji, czyli na Syberii, gdzie to zapotrzebowanie też były już pierwsze spotkania z władzami. Także tutaj naprawdę to się dzieje, tutaj firma nic nie ukrywa, na bieżąco wrzuca wszystkie informacje, co tydzień są w tym momencie wiadomości i każdy może sobie to zobaczyć, tak? Także tutaj firma naprawdę, to mi się bardzo w tej firmie podoba, że jest wszystko przejrzyste. Tutaj nic nie ma, nic firma nie ukrywa,
Wszystko jest na bieżąco podawane. Każdy może sobie zadzwonić, każdy może zapisać, napisać, sprawdzić. Firma nie ukrywa żadnych wiadomości, gdzie jest zarejestrowana. Ja ostatnio na grupy nawet wrzuciłem takich 20 najbardziej zadających pytań przez ludzi, inwestorów, które firma przygotowała nawet po polsku dla nas. I wrzuciłem te filmiki na grupy, także każdy może sobie zobaczyć co i jak. Tam też dużo pytań było związanych o giełdę, jak to wygląda, jakie są spółki, także każdy może sobie to po polsku zobaczyć. Ja nie. Dokumenty są wszystkie, także możesz sobie wejść i zobaczyć. Tutaj ja nie będę wchodził, jak się zarejestrujesz, nie musisz nawet zakupować pakietu, żeby zobaczyć te dokumenty. Wystarczy, że się zarejestrujesz, czy nawet wejdziesz na stronę Capital, skywaycapital.com i tam wszystkie informacje w różnych językach naprawdę, nie musisz być tutaj anglojęzycznym, możesz sobie zamienić na po polsku, to wszystkie dokumenty są. Tutaj w tym momencie to, co firma daje w dokumentach, to, co jest w biznesplanie, to jest wszystko realizowane. Możesz sobie porównać, zobaczyć i w tym momencie wszystkiego firma się wywiązuje. Tym bardziej, że mamy tutaj już poparcie rządu białoruskiego, gdzie ten projekt jest tutaj budowany i to się wszystko dzieje, tak? Ale pamiętajcie, jest to inwestycja. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. My, czy ja, czy inni liderzy, czy osoby, które polecają ten projekt, oni nie polecają wam, żeby go zmuszać was, żebyście wy do tego projektu weszli. Nie. To są osoby, które przedstawiają ten projekt i dają propozycje. Tutaj nikt nikogo do tego projektu nie zmusza. Decyzję każdy podejmuje sam, tak? Ale mówię wam, ja jako ja sam mam około 1 000 000 akcji i nie ukrywam tego, jeśli ktoś będzie chciał, mogę mu wysłać i w ten projekt. I ja nie jestem osobą, która ma dużo akcji, bo u mnie osoby w grupie mają po 5 milionów akcji i wierzą naprawdę w ten projekt i widzieli na własne oczy, byli w Technoparku, widzieli całą produkcję, wszystko, jak to się odbywa. I to nie jest żaden skam, bo w tym momencie firma była na targach międzynarodowych, została sama zaproszona na targi międzynarodowe w 2016 roku do Berlina, także każdy może sobie na YouTubie zobaczyć, a żaden skam, żadna firma na targi międzynarodowe kolei nie zostanie, gdzie są największe firmy, były typu Siemens, Hitachi i inne największe firmy kolejowe, gdzie firma zajęła tam pierwsze miejsce w Skyway, gdzie największe zainteresowanie było właśnie Skyway. Każdy może sobie to zobaczyć, nic nie jest wymyślone. Były tam największe władze i także ja nic nie mam do dodania, jeśli chodzi o ten projekt. Jest naprawdę jak najbardziej przejrzysty, jest stacjonarny, realny. I w tym momencie to się wszystko już dzieje i to jest, można powiedzieć, ostatni gwizdek, tak? Żeby w tym projekcie być i się zdarza naprawdę raz na 100 lat. Naprawdę, nikt nie mógł uczestniczyć, jak internet powstawał, nikt nie mógł uczestniczyć, jak samochody powstawały, czy inne technologie, które teraz mamy, bo w tym momencie w takie technologie inwestowały duże instytucje, było ich kilka i to było wszystko. Oni na tym zarobili, a my mogliśmy dopiero kupić akcje czy udziały tej firmy dopiero na giełdzie. Teraz jest taka możliwość i my jako jedyni taką możliwość mamy. Jeśli z niej skorzystamy, to skorzystamy. Jeśli jej nie skorzystamy, to w tym momencie jest każdego wyłącznie sprawa, tak? Czy on będzie chciał, czy nie będzie chciał, tak? Zaraz momencik, zobaczę następne pytanie, żeby nikogo tu nie ominąć. Okej. Tak, webinar jest na pewno nagrywany, Mateuszu. Tak, na YouTubie jest tyle filmów, że w tym momencie nie ma chyba takiej drugiej firmy, która ma tyle filmów. Jeśli osoby mają powyżej 18 lat,
to w tym momencie taką osobę może zarejestrować osoba pełnoletnia. Czyli w tym momencie najlepiej jakby się zarejestrowała osoba, czy to będzie tata, mama, czy tam, czy kto inny. I wtedy ona cię rejestruje jako osobę niepełnoletnią. Są takie pakiety, za chwilę je pokażę, tak? Dla osób właśnie niepełnoletnich. Robercie, o dywidendy, tak? Dywidendy, tak jak w przecieku, na razie z przecieku, bo jeszcze tego nie wiadomo, ale pierwsze dywidendy, wszystko zależy od kontraktów, tak? Kontraktów, ile będzie podpisanych. Ale już pierwsze dywidendy możemy dostać z naszych akcji już w roku 2018, tak? Także tutaj pierwsze kontrakty są podpisane. Co to są w ogóle dywidendy? Dywidendy to są w tym momencie zyski firmy, tak? Które firma w tym momencie w danym roku opracowuje jakiś zysk i dzieli się z tym zyskiem ze wszystkimi akcjonariuszami, czyli osobami, które w tym momencie posiadają akcje. Czyli w zależności od ilości akcji, jeśli ktoś będzie miał w tym momencie, nie wiem, tam ktoś na konferencji takiej rosyjskiej tutaj z dużych liderów rosyjskich właśnie mówił, że jeśli ktoś będzie miał na przykład 1 000 000 akcji, to może nawet z dywidend w ciągu roku, ja nie mówię, że to będzie na początku, może być to za 5 lat, ale z 1 000 000 akcji może nawet dostać do 50 000 dolarów rocznie, tak? Także sami widzicie, jakie to są pieniądze. Ja mówię to, co ja tutaj właśnie liderzy mówili rosyjscy, ale od 1 000 000 akcji za kilka lat, czyli to będzie 4-5 lat, możemy dostać nawet do 50 000 dolarów z 1 000 000 akcji. Ale to jeszcze nie jest potwierdzone dokładnie przez firmę, ale to są dywidendy. Dywidendy dostaje się w zależności co roku, jak firma w tym momencie policzy zyski i wtedy tymi zyskami dzieli się z wszystkimi akcjonariuszami, dzieląc to na udziały, tak? No to już powiedziałem. Nie. Dywidendy dostajemy wtedy, kiedy są podpisane kontrakty i firma dostaje już jakby zaliczki, tak? Dostaje dochody. Jeśli firma ma dochody, to wtedy są dywidendy, tak? Mateuszu, jeśli chodzi o podatek, jak ominąć, to w tym momencie, no ja wam tu nie będę tego mówił, ale jeśli nawet przelejecie sobie, tak jak mówisz tutaj na Bitcoina, to w Polsce są bankomaty, gdzie może sobie te pieniądze wypłacić. Także tutaj, żeby ominąć tutaj nasz kochany Urząd Skarbowy, jest dużo możliwości. Także na razie ja się na przykład nie martwię, będą tutaj już pieniądze, to wtedy będziemy się martwić, ale najlepiej właśnie tutaj wypłacić Bitcoinem. Henryku, jeśli chodzi o sprawy techniczne co do dywidend, to w tym momencie no, nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, bo jeszcze spraw technicznych po prostu nie znam, ok? Dobra, ja przejdę teraz może do tych pakietów tutaj, żeby wam pokazać i później odpowiem jeszcze na resztę pytań, ok? Dobra? Także jak tu widzicie, są najpopularniejsze, takimi najpopularniejszymi pakietami, są pakiety na raty, tak? Dlaczego na raty? Dlatego, że w tym momencie firma wymyśliła, że no dużo osób no nie stać, a chcieliby zainwestować, nie stać, żeby od razu zapłacić dużą sumę, dlatego stworzyła tak zwane raty. Nie są to raty w tym momencie takie, że bank nas będzie ścigał, bo nie zapłaciliśmy raty. Nie, są to normalnie, bez żadnego stresu, raty, które się spłacamy co miesiąc, tak? Tutaj pierwszym takim pakietem jest pakiet za 250 dolarów, czyli w tym momencie płacimy dwie pierwsze raty 50 dolarów i wtedy mamy 8 rat po 25 dolarów co miesiąc, tak? Dzięki temu, że zapłacimy te dwie pierwsze raty, dostajemy bonus 3750 akcji, czyli razem mamy 25 000 akcji za 250 dolarów.
Także zobaczcie, nieduże pieniądze, a mamy 25 tysięcy akcji. I teraz zobaczcie, jeśli nawet ta jedna akcja na giełdzie wewnętrznej wejdzie $1, to przy inwestycji $250 mamy w tym momencie $25 000 zysku, tak? Czyli $25 000. I teraz zobaczcie, przejdźcie sobie nawet na złotówki, to mamy 80 tysięcy złotych przy inwestycji niecałych 800, tak? Jeśli będzie $10, to mamy 800 tysięcy. Także zobaczcie, jaki jest potencjał i jak można zarobić. Ktoś powie, niemożliwe jest to. Jak można zarobić tyle pieniędzy? Uwierzcie mi, ja trochę jestem tutaj w kryptowalutach, na giełdzie i mam tutaj w tym momencie wizję, widzę, jak ludzie inwestują. Uwierzcie mi, ludzie zarabiają więcej nawet 24 godziny. Także to nie jest jakaś duża inwestycja. Oczywiście jest to duża inwestycja, bo inwestujemy $250, a mamy $25 000, tak? Ale nie są to duże pieniądze, nie jest to w tym momencie jedyna możliwość, że można w tym momencie szybko zarobić. Także tutaj naprawdę firma dała tam na taką możliwość, także w tym momencie, jeśli my z tego skorzystamy, to tylko będzie nasza i wyłącznie sprawa. Następnym tutaj pakietem mamy tutaj pakiet za $400 i płacimy dwie pierwsze raty, czyli $100, i później mamy 6 rat po $50. I mamy 36 tysięcy akcji i plus bonus 6 tysięcy, czyli mamy 42 tysiące akcji dostajemy, tak? Następnym pakietem jest pakiet biznes. Tu mamy 216 tysięcy akcji i plus bonus 54 tysiące. Płacimy pierwszą ratę $400 i później mamy 8 rat po 200, tak? I jeszcze jednym pakietem, bo tam nie było go widać, jest pakiet stabilny plus. Tutaj mamy 115 tysięcy akcji i płacimy dwie pierwsze raty po $100, czyli 200, i później płacimy 8 rat po $100, czyli mamy razem i dostajemy ekstra 20 tysięcy i mamy automatycznie 135 tysięcy akcji. Pamiętajmy, że to jest tylko na ten etap 9. W etapie 10 będzie zupełnie inaczej. Tu w tym na przykład pakiecie 25 tysięcy mamy, w etapie 10 może być już tylko 12,5 tysiąca. Także tutaj to, co ja dzisiaj mówię, to jest na dzień dzisiejszy, tak? Oczywiście firma nas powiadomi tam kilka dni wcześniej, że taki etap się zmieni. Ale ja też na pewno o tym poinformuję. Także tutaj to, co mówię, to jest na dzień dzisiejszy. Tu mamy też pakiety dla dużych inwestorów, tak? Typu 800 tysięcy akcji, 1 700 tysięcy akcji, czyli na przykład 10 miesięcy po $500, 10 miesięcy po $1000. Tu mamy 4,5 miliona akcji, czyli 10 miesięcy po $2500 i 9,5 miliona akcji, 10 miesięcy po $5000. Bardzo właśnie tutaj jedna osoba pytała, jeśli nie ma ukończonych 18 lat, jak może zakupić pakiet. Oczywiście można, firma też się na to przygotowała. Jeśli w tym momencie masz dziecko, może zakupić, nawet to dziecko może być dwuletnie, może zakupić taki pakiet na to dziecko, czyli imiennie weryfikujesz danymi dziecka i to dziecko dostaje w tym momencie, możecie mu zrobić bardzo fajny prezent i może dostać te akcje, jak ukończy 18 lat, tak? Tutaj dla studenta tak samo. Tu mamy 64 tysiące podstawowych i dostajemy jeszcze dwa bonusy. Jeden 3400, czyli i drugi 20 tysięcy. I razem mamy 87 750. Tutaj pakiet student. Płacimy 150 miesięcy, nie przez 9 miesięcy. A tu w maluszku $65 przez 9 miesięcy. I tutaj mamy... W tym pakiecie mamy 155 250 akcji plus bonusy, razem mamy 216 000
akcji, tak? Ponadto możemy kupować pakiety nie na raty, bo nie każdemu pasuje, tak, żeby płacić na raty, albo bo zapomnę, albo coś. I jest możliwość kupienia pakietów też tutaj za gotówkę, tak? Także tutaj mamy pakiety za gotówkę już od $15 za pakiet, tak? Najmniejszy pakiet $15 jest 375 akcji, później jest za $30 900 akcji, $2460 i taki najbardziej opłacalne pakiety zaczynają się od $130, to jest 10 400 akcji, ok? Tak jak tutaj wcześniej mówiłem, ilość akcji jest ograniczona, dlatego jeśli przejdziemy do następnego etapu, to w tym momencie ta ilość akcji się zmieni. Teraz za chwilę tutaj już do weryfikacji już to nie będę Wam tutaj wchodził, ale tutaj pierwszy ten formularz, czyli jak dostaliście link referencyjny od osoby, która Was zaprosiła na ten webinar, to w tym momencie zgłaszacie się do niej, osoba wysyła Wam reflink, jeśli będziecie zainteresowani, rejestrujecie się, czyli filmiki rejestracyjne też możecie znaleźć na grupach, ja je wrzuciłem, jak wykonać rejestrację, jak później zakupić pakiet, jak zapłacić za pakiet, to te wszystkie informacje znajdziecie na grupach. Jeśli nie, zgłoście się do mnie i w tym momencie ja takie filmiki Wam wyślę, ok? Teraz odpowiem na dalsze pytania tutaj. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, w tym momencie zgłasza się do osoby, która ją zaprosiła, a jeśli zgłosiła się po prostu tutaj przypadkowo, może zgłosić się do mnie tutaj i w tym momencie ja danej osobie pomogę, tak? Już tutaj odpowiadam na kolejne pytania Wasze. Tutaj Henryku, jeśli chodzi o ten procent z dywidend, to w tym momencie na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem, nie wiem, ale jak tylko się dowiem, to na następnej prezentacji na pewno powiem, ok? Jeśli chodzi, jest opis rozliczeń, Rafale, w tym momencie każdy etap ma swoje rozliczenia, tak? Jesteśmy w etapie 9 i jest 1 do 225, tak? Następnym będzie tam 1 do 125, następny tam i aż dojdziemy i będzie 1 do 1. Jeśli będzie 1 do 1, to będzie 1 dolara, tak? Możesz sobie to zobaczyć, jak wejdziesz w zakładkę do back office'u i tam będzie w tym momencie rozpiska, kiedy, w jakim etapie wchodzimy, ok? Ile ustala firma po osiągnięciu zysku, więc teraz nie da się tego określić. Mateuszu, tą prezentację ja nagram i postaram się jak najszybciej tutaj udostępnić ją na Facebooku, ok? Tak, Dariuszu, oczywiście, właśnie za chwilę miałem o tym powiedzieć. Tak, można, od kilku dni można rejestrować firmy, tak? Teraz jak to zrobić? Jeśli ktoś będzie potrzebował, będzie miał firmę, będzie chciał zarejestrować na firmę, niech się do mnie zgłosi tutaj, bo tam trzeba ten link jakby przerobić, referencyjny, żeby po prostu na tą firmę wrzucić, bo tam jeszcze tego linku referencyjnego na firmy na back office nie ma. Także jeśli ktoś będzie chciał zarejestrować na firmę, niech się do mnie zgłosi, ja mu w tym momencie tego jego reflinka przerobię i będzie mógł zarejestrować na firmę, ok? Tak, oczywiście sponsor też dostaje w tym momencie prowizję za polecenia. Ja Wam ogólnie powiem jeszcze tutaj, jak to będzie tutaj działało. Ponadto, oprócz tego, że możecie być udziałowcami, firma tutaj daje też możliwość zarabiania już teraz, tak? Czyli możecie zostać partnerem firmy i w tym momencie zacząć też tutaj razem z firmą Skyway zarabiać. Jak to działa?
Działa to tak, że rejestrujecie się i w tym momencie weryfikujecie, właśnie nie powiedziałem o weryfikacji, bardzo ważna jest weryfikacja, tak? Czyli wcześniej nie zapłacicie pakietu, jeśli nie zweryfikujecie swoich danych i dokumentów, tak? To jest bardzo ważne. Jest to ważne jak na każdej giełdzie, tak? Musicie zweryfikować się, żeby w tym momencie otrzymać swoje udziały, tak? To jest tak samo z papierami, bo co będą wasze papiery wartościowe. Tak jak na giełdzie z obligacjami, papiery wartościowe czy inne rzeczy, trzeba się zweryfikować, żeby było, bo te papiery będziecie mieli imienne, ok? Czyli tutaj pierwszym takim stopniem jest partner, czyli w tym momencie, jak się zweryfikujecie, możecie, nie musicie nawet zakupić pakietu, żeby zarabiać, tak? Czyli w tym momencie nie jest to wymogiem. Możecie kupić pakiet właśnie z prowizji, które dostaniecie od polecenia, tak? Polecenia następnej osobie. Czyli w tym momencie, jeśli już tutaj jesteście osobą, która się zweryfikowała, możecie polecać ten biznes. Możecie się do mnie zgłosić po materiały szkoleniowe, ja mogę wam je udostępnić, czy wejdźcie na mój kanał YouTube i w tym momencie tam są wszystkie materiały szkoleniowe, z których możecie, czy na grupach korzystać i promować ten biznes. Jeśli osoba do was się zarejestruje, w tym momencie otrzymujecie 15% z pierwszego poziomu, 4% z drugiego, 2 z trzeciego, 1 z czwartego, tak? Czyli w tym momencie możecie zarobić do 22%. Tu macie następny, czyli konsultant, czy jest to już osoba, która ma dwóch partnerów, czy tam trzech, którzy już zainwestowali sami po 100 dolarów i on zainwestował, to wtedy te procenty już tutaj się zwiększają i automatycznie też tutaj dostaje się większe procenty, tak? Następnym tutaj jest już lider, czyli osoba, która już sama zainwestowała 200 dolarów, i trzy osoby zainwestowały po 200 i razem zainwestowali 5000 dolarów w pierwszym poziomie, tak? Następnym jest master, ekspert i później jest top ekspert, tak? Czyli tu już mamy z 24 poziomów, tak? Są to procentowe, jakieś 0,5%, 0,1%, ale w tym momencie jest taka opcja, firma daje, żeby w tym momencie zarabiać. Dodatkowo jeszcze z pierwszego poziomu, w zależności od ilości zaproszonych partnerów, dostajemy w tym momencie dodatkowo do tych 15%. Jeśli 5 w miesiącu partnerów zaprosiliśmy, dostajemy 1%, później 2% i przy 23%, tak? Także teraz odpowiem wam na resztę pytań, ok? Jeszcze jedna sprawa, czy przy rejestracji firm jest możliwość rejestracji firm oznaczonych inwestycji w Skyway przez fundusze inwestycyjne? Tak jest, Dariuszu. Zostało to potwierdzone już od dnia, od dwóch dni, już w tym momencie mogą inwestować nie tylko firmy, ale też fundusze inwestycyjne i duże korporacje. Także może się tak zdarzyć, kochani tutaj, że za miesiąc, może dwa, może szybciej, może być koniec akcji, tak? Także tutaj, tu w tym momencie może to się stać bardzo szybko. Tak, nowinki zaraz dam na końcu. Tak, kwalifikacje można podejrzeć. Ja tutaj dodatkowo Mateuszu wrzuciłem to na grupę, ale też jeszcze chodzi o plan marketingowy. Nagram jutro filmik i wrzucę go tutaj też na grupę, ok? Już za chwilę wam powiem jeszcze, jakie nowości są. Tak jest, Romanie, jeśli już zapłacisz tą pierwszą ratę, to już w tym momencie masz zarezerwowane, nawet jak się zmienią akcje, masz zarezerwowane w tym momencie
po tej cenie, jakiej zacząłeś płacić, tak? Także tutaj, jak zapłacisz pierwszą ratę, to w tym momencie masz zabukowane w tym momencie w tej cenie, której zapłaciłeś pierwszą ratę, tak? Dobrze, teraz kilka nowych rzeczy, które były wczoraj na webinarze, które prowadził Sergiej. Także wam tutaj zaraz przeczytam, co tutaj było napisane. Została podpisana umowa z szefem latynoamerykańskiej firmy inwestycyjnej, która tam podpisany został kontrakt w Ameryce Południowej. Zgłosiło się kilkanaście funduszy, które chcą zainwestować w nowe trasy Skywaya, tak? Umowy, które zostały już podpisane, także tutaj te całe kontrakty mają zacząć być realizowane już w tym roku. Baburin i, tak jak mówiłem, Anatolij Junicki miesiąc byli w Azji, wracają jutro, także jeśli chodzi o kontrakty, jakie podpisali, wiemy, że byli w Boliwii, byli w Urugwaju, byli na Filipinach, byli w Wietnamie, byli w Indiach i w kilku jeszcze innych państwach, podpisując kontrakty, spotykając się z władzami rządowymi. W Indiach już mieli spotkanie z firmami budowlanymi, z firmami, które będą realizować Skywaya w Indiach. Także tutaj te wszystkie ważne informacje, jeśli chodzi o Skywaya, kontrakty, myślę, że dowiemy się tutaj na dniach. Jeśli chodzi o przejście w następny etap, to informacja była na webinarze taka, że możemy przejść z tego 9 etapu albo od razu na 11, bo już prace na etapie 10 zostały wykonane, czyli według tego biznesplanu, który firma przygotowała, zanim zaczęła budować Ekotechnopark, to prace, które były na etapie 9 zostały wykonane i na etapie 10 też już zostały prawie wykonane. Także może być tak, że albo wejdziemy od razu w 11 etap, albo może być tak, że wejdziemy w 10 etap i po 2 tygodniach, czy tam po tygodniu wejdziemy od razu w 11. Bardzo jeszcze ważna informacja, którą wczoraj tutaj Sergiej podał, to, że w Indiach zostały podpisane kontrakty na porty morskie, tak? Które w tym momencie, będzie ich kilka, będą budowane, tak jak ja wam pokazywałem na prezentacji tutaj, te porty morskie. To zostało kilka kontraktów w Indiach, podpisamy właśnie kilkuletnie tutaj prace, które będą na jakimś tam dużym odcinku wybrzeża w Indiach, będą stawiane właśnie do załadunku i rozładunku towaru statków. Jeśli chodzi o certyfikację Unibajka i Unibusa, mają być zakończone na dniach, także dzięki temu, że zostaną zakończone, będzie mogła już ruszyć produkcja Unibajków na szeroką skalę, czyli Unibajków i Unibusa, a we wrześniu ma być ukończony szybkościowa trasa tutaj tego szybkiego pociągu. Więcej informacji dowiemy się tutaj z konferencji tutaj, jak
i informacji, które nam tu przedstawi Junicki i tu Baburin już niedługo na dniach, także możemy się spodziewać takich informacji i co do następnego etapu. Jakieś pytania jeszcze? Już Marku właśnie powiedziałem, że na dniach się dowiemy datę następnego etapu. I nie 10, ale możliwe, że już 11. I zmiana dyskonta będzie właśnie na tym etapie. Także w tym momencie będzie już ostatni gwizdek. Nie, Rafale, zyski będą już w 2017 roku, a za 5 lat, to ja mówiłem o zyskach, za 5 lat, że mogą być właśnie, tak jak tutaj wczoraj mówił ten rosyjski lider, że za 5 lat możemy mieć na przykład z miliona akcji, możemy mieć 50 tysięcy, tak, dolarów. O to chodziło. Giełda, Mateuszu, jaka najniższa cena? Gwarantowaną ceną jest dolar, tak? Jak podpisujesz umowę, jest taka informacja tam. Nawet we filmikach, które tutaj wrzuciłem niedawno na grupy, to też ta informacja jest. Gwarantowany jest dolar minimum za akcję, tak? W zależności w jakim etapie wejdziemy na giełdę wewnętrzną. Bo to w tym momencie akcje mogą się skończyć we wrześniu i automatycznie zaczyna się giełda wewnętrzna, tak? Ale mogą się akcje skończyć w tym momencie w grudniu i w tym momencie akcje będą 1:1, czyli w 15 etapie i będzie kosztowała dolara. Tak jak Mateuszu, na giełdzie zewnętrznej było mówione i już firma nie raz o tym mówiła, minimalnie jest 10 dolarów. Ale nie jest mówione, że będzie więcej. No do giełdy zewnętrznej mamy rok, tak? Także tutaj może się to wydawać komuś dużo, ale w tym momencie może sobie kupić mniejsze pakiety i sprzedać za dolara, tak? I w tym momencie sprzeda taki pakiet za dolara, 20, nawet ten za 250 dolarów, no to ma 25 tysięcy, czyli wytrzyma psychicznie do giełdy zewnętrznej, tak? Jakieś pytanie jeszcze? Czy wszystko jest wiadome? Od następnego miesiąca prezentację będę prowadził dwa razy w tygodniu, w środy i piątki o godzinie 20, tak? Także następna prezentacja będzie w następnym tygodniu w środę. W środę o godzinie 20 i następna w piątek o godzinie 20. Także od następnego tygodnia mamy dwie prezentacje w tygodniu. Także spokojnie możecie zapraszać nowe osoby, by poznały ten biznes i tutaj pamiętajcie, jest to inwestycja, nikt nikogo do niczego nie namawia. Tu każdy sam podejmuje decyzję. Jest to naprawdę okazja, jaka naprawdę nie może się zdarzyć i nie zdarzy się przez następne 100 lat. Naprawdę. Uwierzcie mi. To jest moje zdanie, każdy może myśleć sobie inaczej, ale ja w tym momencie wierzę bardzo w ten projekt, bo jest jedynym projektem, a byłem w dużych projektach, jest realnym, rzeczywistym. Namacalnym. Każdy, kto będzie chciał w tym momencie też ze mną pojechać, ja się wybieram koło października, będę się wybierał na Białoruś do Ekotechnoparku i będę zbierał też grupę osób, które będą chciały ze mną lecieć. Koszta są naprawdę bardzo małe. Z Polski chyba kosztuje to 200 zł w jedną stronę, także tutaj zobaczyć namacalnie Ekotechnopark, przejechać się pojazdem. Także tutaj, jak ktoś będzie chętny, też w tym momencie zapraszam. Mateuszu, na razie z problemów technicznych na Facebooku tej prezentacji nie będę prowadził, ale z czasem będą, ale będzie ona wrzucona na Facebooka, ok?
Jeszcze jakieś pytania? Bo jak nie, nie będę przedłużał, bo no w Polsce już jest późna godzina. Także jak są pytania, to podawajcie. Jak nie ma pytań, to w tym momencie będę kończył prezentację i w tym momencie możemy się spotkać w środę o godzinie 20. Tutaj w tym samym linku ja jeszcze podam raz w tym momencie na grupach, kiedy to jest i każdy będzie mógł zaprosić nowe osoby, by w tym momencie mogły w takiej prezentacji uczestniczyć. Ok, nie ma problemu, dam Ci znać. Rafale, w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Wszystko zależy od kontraktów, tak? Zapraszam też na naszą stronę na Facebooku, bo naprawdę dużo rzeczy ja tam na bieżąco wrzucam, co dostaję. Mamy 4-5 grup, tak, na Facebooku. Mamy grupę wsparcia Skyway, potem grupa Skyway Polska Team, potem trzecią mamy grupa Skyway Polska i Skyway Polska i cały świat oraz prowadzę też grupę anglojęzyczną. I w tym momencie jest to Skyway Global Team, jest to największa moja grupa, liczy ponad 27 tysięcy osób. Także jak macie jakieś osoby anglojęzyczne, śmiało w tym momencie dawajcie je na Skyway Grupa Global Team i tam wszystkiego się dowiedzą co i jak. Jeśli macie w tym momencie osoby, które są już Skyway, a chciałyby się dowiedzieć więcej, czy uzyskać materiały szkoleniowe, zapraszam na nasze 4 polskie grupy, a jak nie, to w tym momencie po materiały zapraszam też na mój kanał YouTube, gdzie też rzucam na bieżąco wszystkie najnowsze informacje, prezentacje, filmiki szkoleniowe, czyli poszukacie mnie jako Tomasz Zalewski i w tym momencie tam wszystkie informacje będą, ok? Także pozdrawiam wszystkich, zapraszam w środę. Od następnego tygodnia mamy 2 prezentacje. W środę o godzinie 20 czasu polskiego i w piątek o godzinie 20 czasu polskiego. Przypominam też o spotkaniu w Wieliczce, która odbędzie się bodajże w październiku. Dokładne daty i informacje podam w środę na webinarze. Także w tym momencie każdy będzie mógł sobie taki bilet zakupić. Ilość miejsc jest ograniczona, czyli około 400-500 osób. Także kto pierwszy, ten lepszy. I myślę, że w tym momencie cena biletu też nie będzie droższa jak $10. Ale będzie to w Polsce i każdy będzie mógł dojechać, spotkać się z władzami Skywaya, porozmawiać i w tym momencie przejrzy na oczy, że jest to biznes jego życia. Pozdrawiam jeszcze raz i w tym momencie życzę wszystkim miłego weekendu, trzymajcie się, niech Skyway jest z Wami i w tym momencie pamiętajcie, taka okazja zdarza się na 100 lat, nikt Was do tego nie namawia, decyzje podejmujecie sami, także dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, miłego weekendu.